Siema, witajcie w kolejnym odcinku Simsów na moim kanale. Na życzenie Wicki powracam sobie do Miłowa, ale przyznam się, że nie przypominałam sobie absolutnie, co się wcześniej działo w tym moim Miłowie. Jakie miałam plany? Oczywiście coś tam w pamięci zostało, no bo już bym okłamała was mówiąc, że nic, a nic nie pamiętam. No bo to nieprawda, aczkolwiek ciekawe, jak teraz sobie trochę to Miłowo poprowadzę, czy to będzie w ogóle jakkolwiek spójne z tym, co wcześniej mówiłam? No bo mam takie troszeczkę braki w pamięci. Na początek sobie wzięłam, na pewno to nie będzie chronologicznie, ponieważ patrzyłam w Miłowie, że na przykład urodziny Ćwiry, tam gdzie jest Mortimer, mamy jesień, a tutaj mamy już urodziny Przyjemniaczek zimę, ale wybrałam sobie ich, ponieważ no, najmilej mi się ich wspomina. A tym bardziej mi się już w ogóle uśmiechnęła morda, jak zobaczyłam na to chamskie pragnienie Honoriusza, żeby zarywać do Esmeraldy. Szczerze, nie wiem, z jakiej paki oni tutaj są, dlaczego jedzą spaghetti prawie o godzinie 2 w nocy i dlaczego każde z nich jest w ogóle w innym stroju przy tym stole. Ten jest codziennym, ta w piżamie, ta w zimowym, ten w bieliźnie. A, czyli, że Honoriusz tutaj było coś niedawno grane, jeżeli chodzi o jakieś barabara. No korci mnie to pragnienie, tym bardziej, że jest ono zakłódkowane i tym bardziej, że nasz staruszek chce mieć 5 barabara z 5 różnymi simami. Tylko problem polega na tym, że jeżeli on w tym momencie zarwie do Esmeraldy na oczach tych ludzi zgromadzonych tutaj, to będzie mieć przypał u Daniela. Ich nierozłączna i nieodłączna przyjaźń się skończy. Mamy tutaj 4 członków na parceli i każdy z tych simów ma aspirację totalnie z dupy, niepasującą do reszty. Ta ma w ogóle pragnienie tworzenia rodziny, a chce mieć 6 wnucząt, więc no Marysia musiałaby wypluć z siebie co najmniej jeszcze 4 dzieci. I to jej chyba w ogóle nie jest na rękę, skoro ona chce być turbo bogata. I w ogóle chce wyjechać na wakacje usilnie. Bycie minimum 4 razy w ciąży, myślę, że to kolidowałoby z jej pragnieniami i by wcale nie była szczęśliwa. No i oczywiście nasze 2 kocury romansujące. Wybuchowa mieszanka. Gdyby Honoriusz zarwał w tym momencie do Esmeraldy, to byśmy mieli mega przypał, mega breakup i byśmy mogli w sumie coś z Janem Hakiem pokombinować. O Jezu! O Boże! No, o, no tak, przecież... On był wielką miłością. Czy pioruny ma dalej z nim? On był wielką miłością tej Karoliny. To można byłoby zrobić taką podmianę mężów dla Esmeraldy i dla Karoliny. Boże, ja już sama nie wiem. Po prostu cieszę się, że tutaj wyszłam, ponieważ mam tyle opcji. Na dzień dobry, że szok. Myślę, że skoro dziadek chciałby jeszcze przed śmiercią pierdzielnąć barabara z 5 różnymi simami, no to myślę, że możemy pieść dłonie, tak. Jeszcze ona też. O! Co tu się dzieje? Tak, zrób to. O nie, teraz psujesz to wszystko. Popieścisz jej dłonie? Halo? Dziadek, idioto. Dziadek nie, woli bardziej spaghetti od niej. To jest smutne. Dobra, uwódź. Weź tak z grubej paki, bo oni zaraz sobie pójdą, bo jest godzina 2 w nocy. Aha, ona śpi, to nie będzie miała w sumie przypału. Daniel też już sobie idzie. Daniel, zobaczysz to? Nie, Daniel jest w ogóle niewzruszony. Aha, Jan Hak jeszcze musi dokończyć swoje pieprzenie przy stole. Jest kulturalny. Jak skończy rozmawiać z Marysią, to dopiero wtedy wstanie i da poryju swojej żonie. No, kulturka pełną gębą. Jestem troszeczkę zawiedziona, bo zapomniałam, że Karolina śpi. Bo tak sobie pomyślałam, że jakby Karolina przyłapała Honoriusza na zdradzie, by można było Honoriusza stąd wypieprzyć, bo powiem szczerze, że mam na niego plan, tylko by musiał się oświetlić sam, by musiał być wolnym człowiekiem. I mi się zdaje, że to w sumie nie ma co tego ciągnąć dłużej, no bo i tak oni się nigdy w życiu nie pogodzą, bo naprawdę taki ship z dwojgiem ludzi, którzy są naprawdę odmienni, ten romansowanie, a tam z kolei pragnienie tworzenia rodziny, to jest największe gówno pod słońcem. No, tego się po prostu nie da uratować, to jest smutne.
Więc myślę, że nie mam pojęcia, co Mary Marie z przeszłości myślała na temat tej rodziny, ale tą poprawką, co teraz uczynię, to jest to, żeby właśnie tych dwóch staruszków ze sobą w końcu zerwało. Tylko teraz Karolina musi jeszcze wstać, podnieść dupę. Myślę, że zanim ona podniesie dupę i tam zejdzie, to już oni sobie zdążą pójść. Tym bardziej, że jest godzina prawie druga w nocy i oni są pokłóceni. No, Karolina, dawaj, schodź, rusz tą swoją dupcinę. Dobra, dawaj, jeszcze raz opocałuj. Dobra, ej, jedź namiętnie, w ogóle w ślinę z nią leć. Co jest? Audio Zephyr! Ej, od kogo ty jesteś? Kim ty jesteś? To ty miałeś z nią randkę? To ty! Ale dyskretna. Jeszcze przez dom se przychodzi. O, cześć, Honoriusz, mam dla ciebie coś fajnego. O Boże, i oczywiście Karolina się nie skapnie. Nie, nie, Esmeralda, nie. O nie. A gdzie jest Janek Sranek? No nie, no i Karolina miała przyłapać go na zdradzie. Ale ona cały czas myśli o Janku mimo wszystko. Więc ona by się w sumie cieszyła, gdyby. O, ten chyba idzie postawić kloca. Nie wiem, co on robi. Idzie spać? Nie, też. Aha. A ciekawe, czy ona jest w ogóle wściekła na swojego starego? Nie. Czy on jest wściekły na swojego zięcia? Nie. Aha. No dobra, myślałam, że to się inaczej potoczy, bo ja już pomyślałam sobie, że Maria stwierdzi, że ma w dupie w ogóle swojego starego i powie, że fajnie, że mam chociaż takiego super męża przykładnego. Nie, Daniel, fajnie, że nam się ostatnio ułożyło w tym życiu, a on sobie pomyśli, no tak, jestem przykładny, no tak, dzięki. I wszystko poszło się kochać. On jest trochę głodny. Ej, dojedzcie to spaghetti w ogóle po gościach. Nic się nie może marnować. Wy nie jesteście jacyś nie wiadomo jacy bogaci. Biedna Karolina. Ale w sumie Karolina też ma wiele za uszami. Przecież co ona przeżyła razem z Janem Hakiem. Ej, zaraz, my mamy tutaj w ogóle jakiegoś lokaja, ogrodnika, cokolwiek. Czemu tak myśmy zarośli kwaściorami? Musimy zobaczyć sobie w telefon. Zadzwoń usługi. Czy mamy lokaja? No mamy niby lokaja, ponieważ nie jest dostępny. A co lokaj się opierdzi? No ile tego w ogóle śmietnika tu jest? Halo. Dobra, umyj się przed spotkaniem z Esmeraldą. Dobra, wy na razie jesteście nieważni. Skupię się na dziotkach póki co. Mam nadzieję tylko, że Esmeralda nie pracuje. Esmeraldo. Dobra, zawsze miło cię widzieć. No na pewno. A przypuśćmy, że babka pójdzie, nie wiem, zajmować się ogródkiem. Idzie coś tam popielić w ogródku, nie? I akurat przyłapie na zdradzie, no mam nadzieję, że tak. Ej, nawet mają takie kurteczki pasujące do siebie szare. O Jezu, tam dleje na jego widok. Piękne. Piękne. Myślę sobie, że skoro to jest twoje dziodek, to ty miej to w spadku po samym sobie. I jak stąd cię żona wypierdzieli. Ale to w sumie nie jest wasz dom, więc nie powinna, no ale dobra, to jest logika Simsów. To będziesz mieć jakieś zaplecze, żeby się urządzić. A, Honoriusz, jak ty seksownie całujesz tą laskę, tak? Dobra, dobra, robimy to gorące w ogóle, lol. Ups! O Jezu, jest ciekła na tego. Ale właśnie z Janem Hakiem możesz bardziej flirtować dzięki temu. No, ja bym na twoim miejscu się cieszyła, bym nie była wściekła, bym nie miała takiej miny, tylko bym powiedziała: o, tak! Stara miłość nie rdzewieje w tym przypadku do Jana Haka. Dobra, zerwij, niech on spada stąd. Won, won. A Marysia w pracy jest, tyle ją rzeczy omija. Rozwód jej starych? O jest, rozstanie rodziców, ale ty jesteś już stara, nie powinnaś płakać. Przestań już udawać, czekaj, zakłótkuję ci to, że pięć barabara z różnymi simami. Takie pytanko, z iloma ty już to zrobiłeś? Czy ty to zrobiłeś z trzema czy z czterema? Masz raz, dwa, trzy, powiedzmy, że Karolina była twoją trzecią miłością. Dopiero 3 razy barabara zrobiłeś, a masz trochę mało życia. Dobra, ej, nie wyręczaj już tego lokaja w tym, to jest jego broszka, że tak powiem. Zaproś go, okej. Okay. Tylko po to ze sobą zrywaliście, żeby teraz na nowo się romansować. Spoliczkuj? A gdzie ona jest? A czemu ona tutaj... A! Dobra, dobra, okej. Okay. To mój błąd, okej. Okay. Walcz, atakuj ją w ogóle. Spiesz ją na oczach Jana Haka.
Powitaj, Jan Hak. O nie, ona ci sprawa dupsko. Nie, przestań, nie, jakie nie ma żartów. Musisz się odegrać tylko na oczach twojego kochanka. Pocałuj po ramieniu, dobra, no znów musimy odnowić relację. Ej, dobra, i ja wiem, jak jej zrobić, kuku. Większa niż danie w ryj. Zawołasz ją, a wy zrobicie bara-bara. Ciekawe, czy mam katscenki wyłączone, chociaż pewnie już taka scenka się nie uruchomi, bo podejrzewam, że już nieraz Jan i Karolina wylądowali w wannie. Gdzie ona jest? Ona jeszcze poszła? No była tu przecież Esmeralda, była no. No była Esmeralda, chyba że ona jest... A, ona jest tutaj, no oczywiście wszystkich do... Nie, no co? What the fuck? Nie, nie... Kurde, no! To za Jan Hak durny! Jezu, to świetnie, to... Ona ogarnęła to, że zdradzała go razem z Honoriuszem, a on tego nie ogarnął i teraz... To nieromantyczną interakcję zrobił. No co jest to, cholery, no! Cholerka. Flirtuj, proszę. Dopiero masz zagwiszcz, no. O Jezus, jeszcze ta tutaj mnie spracowała. Odwołaj spotkanie, twoi starzy się rozwiedli. O, otrzymuję. O, no dobra, no to chociaż o tyle. Na Esmeraldy oczach. No a teraz muszę wszystko od nowa robić. Co za gówno. Jestem wściekła, jestem zła. Przeproś za to, że masz do niego ból dupy. On ma po prostu wywalone w życie. Zrozum to, to się nazywa młodość. Karolino. Dokładnie, przepraszaj go na kolanach. O, no tak, rozpuszczasz się na jego widok, wiadomo. Milion lat mi to zajmie, reperowanie. Właśnie to jest najgorsze, że oni mają miłość i zauroczenie, ale nie są przyjaciółmi, najlepszymi przyjaciółmi. To ta gra w ogóle traktuje to jakby, nie wiem, byli praktycznie wrogami, to nie ma sensu. Po co im te serduszka w ogóle w związkach? Mogłabyś sobie darować groto. Esmeralda jeszcze jest? Ej, dobra, to zagaduj swoją siorę. Rozmawiaj, spędzaj czas, cokolwiek. No, okej. Okay. Okej, okay. Dawać. Dawać, dawać mi szybko się kolegować, przyjaźnić. A ta co? No to w końcu, dlaczego nie gadasz? Aha, bo twój brat oczywiście woli zmoczyć dupę. I myśleć o duperach, które by tutaj obracał w tym jacuzzi, no ale niestety... Dobra, przetrzymaj ją przede wszystkim, żeby ona zobaczyła, że Jan Hak ją zdradza. To ma być zemsta Karoliny za to, że ona jej obiła mordę. No co jest z tobą nie tak, Esmeralda? Rozmawiaj po gawędka, może tak, chociaż nie wiem, cokolwiek. Może niedługo będzie barabara. No o co jej chodzi? Ona jest głodna, kurde. Żeby ona nie spieprzyła do domu. To podaj obiad spaghetti, tylko szybko, proszę. Szybko. Nie, nie, witam. Nie, słucha sprośnego, okej, okay, dobra. Może zdążysz, może zdążysz. Ciekawe, jak ona zareaguje na rozstanie rodziców. Jakkolwiek. Jesteś naiwna. W sumie to ciebie też niedługo czeka, ale... Nie uprzedzajmy faktów. Okej, jesteś chuda, masz taką, nie wiem, grubą dupę w tym stroju. Corki. Dobra, ej. Nie! Masz tu szamę, idiotko, no. No kurde, już praktycznie była podawana, no. Co ty robisz najlepszego? Zaproś tą swoją zasraną siostrę. Ty co ładujesz tutaj swoją mordę? Nie. Nie, wszystko poszło nie tak. Mam dosyć. Chodź tu, Janku. Chyba, że Jan w sumie też jest głodny. Pomyśl też o jego potrzebach, okej. Okay. Dobra. Dobra, zaproś tą swoją siorę. No dobra, akurat idzie. Nie, akurat jest szczający jak na złość, no. Nie podpasujesz tym durnym Simom. Czy Honoriusz? Ale w sumie Honoriusza już nie ma. Halo? Halo, ej, on zmienił adres. Dobra, bo jesteś sam głodny w końcu. Boże, nie ogarniam po prostu. Czy wy już możecie się seksować? No nie, teraz ten poszedł, no w cholerę jasną. Dobra, mam inny pomysł. Może po prostu na chwilę zaloguję się do haków, bo ona w sumie tak jest wolna. O nie, zapomniałam, że to jest Don. Po co mi on tutaj? Ja zapomniałam o Donie.
Jezu, ty chcesz się nauczyć tego szydełkowania? Nie, nie, nie. Donix, to Donix miał tutaj wam zarabiać pieniążki. Don, znów tą kuchenną rękawicę. A ty dzwoń po tą swoją nową żonkę. Ta się w ogóle wymigała, jest w robocie. A chciałam zrobić taki soczysty break-up. Ojejku, no. Zadzwoń. Nie, czekaj. Co ja miałam? A, no Karolinę wezwać. Zadzwoń Sim. Świetny pomysł. O Jezu, a tu jeszcze ten Daniel. A, to ty? O nie, bo będzie teraz Ernest, nie, nie, Esmeraldzie. Boże, myli mi się to. Będzie Esmeraldzie. To wszystko przez Dono. Boże, zapomniałam. A się będą slatywać ci ludzie. Zarandek. Ej, dlaczego masz walczy atakuj? Powitaj ją. Nie zwracajcie uwagi na to. To tylko po prostu Don i jego. Ej, ale dlaczego on w ogóle nie chce? Albo on jest turbogłodny. To chociaż weź, zrób żarcie dla wszystkich. Nadaj się na coś więcej niż tylko na romansowanie. Wianuszek. Wianuszek różnych, przeróżnych osób kochających Dona. Jakie to jest słodkie. Dobra. To dzięki temu odejmujemy ci, Don, 220 simoleonów z twojego długu. A czy on już powitał tą Karolinę? A, Karolina jest tutaj. Dobra, przyłącz się, może pogadajcie sobie. Ty jesteś wściekły na Karolinę? Nie, ty masz w ogóle z nią miłość. To czekamy w takim układzie na Esmeraldę. Jak ty miałaś, Lucynka, biedna Lucynka. Ale nie, no w sumie niech ona się uczy, niech młoda się uczy. Bo ona w ogóle chce z Donem się zaprzyjaźnić. No tak, bo on jest taki jej mentor. Ona ma pragnienie romansowania, więc dobra, no okej, to będzie jej taki sensei. Don sensei. Don się w końcu na coś nada. Więcej niż na romansowanie. O nie, teraz ten kurde koleś. O nie, teraz już normalnie 5000 osób tutaj będzie się wyżywać na tych simach. Wszystko przez Dona. Halo, Donix. No nie, ja chciałam się zakolegować z Donem. Jak to śpi? Nie, tutaj masz swoją hot sexy lachę, pocałuj gorące pocałunki. A ten w ogóle gada z nim? No rzeczywiście, spoko. A ten jaki fanfaranfa tak leci do niej, mordo. No halo. Aha, dobra. Ale co masz do tego, Danielku, przyjemniaczku? Tym bardziej, że ty sam masz pragnienie romansowania, jak ja kocham to. Ona idzie do domu. Ona idzie do domu. Aha, no tak, bo w sumie jesteście na siebie na maksa wkurzeni. Chociaż nie, ona w sumie... Ciekawe, czy będę mogła nią zerwać. Chyba nie bardzo. Tak myślę sobie, czy mogę. Bo nie, ale w sumie przecież... Dobra, ej, bo ja miałam zupełnie inny plan. Poczekajcie, chwila, chwila. No momento. Ty możesz zerwać, możesz. Dobra, to mniej prój się o tego Honorgrisza, pomimo tego, że już romansowałeś wcześniej. I to chyba nie tylko z nią, z Karoliną. Nie, jeszcze z Czesią Lump. Tak zwaną teklą serducho. Kurde, Don, sprzątaj po sobie i po tych swoich miłościach, no. Podnieś ten śmietnik śmierdzielu, posprzątaj. Nadaj się na coś w tej chałupie, jesteś tutaj przez przypadek. Okej, okay. Co, zerwali ze sobą? Co za to, Lucynka? Zerwanie rodziców? Nie, na razie póki co. A, mogę je to w ogóle skreślić, okej, okay, to może być niezruszone. I dobra, to ja chcę teraz tą Karolinę tutaj zaprosić do mieszkania ze sobą. Chodź tutaj. Zaproponuj. Wprowadź się oświadczyny, może nie. Jak to? O nie, ona jest jakaś wkurzona. Nie. Jak to? Nie, 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 nie ma bata. Ma być tutaj miłość między wami. O nie, no. Karolina, idiotko, no. Wszystko przez ciebie widzisz. Dobra, zjesz sobie w pracy w takim układzie, chociaż weź umyj dupę, żebyś nie śmierdział tam w tym szpitalu. Bądź sterylny, Don. Dotykaj, pozwoli się. No oczywiście, że tak. No i no możecie to przypieczętować. Tej wannie. Mam nadzieję, że ona mu nie odmówi. Barabara, proszę, weź. Okej, okay, dobra. Barabara, please, please, please. O, wyganiaj. Mama
koniec, on jest strasznie głodny. Ej, zje coś, bo zaraz... No nie, no i kolejna ta pizda. Za przeproszeniem. No i kolejna bździągwa, no. Tylko po prostu wprowadź się. Rejku, wprowadź się blisko. No zostaw, no, swoją teściową. Daj mi ją. Daj mi ją. Daj mi ją, szwagr. No kurde, no wprowadź się. No proszę, o, o. Dobra, możesz iść spać, w cholerę. Ona jakie ma staty. O Jezu, kto to? Nie, tylko mam nadzieję, że on to przeżyje, please. Przeżył, okej. Dobra, zleje się w gacie. Jest turbo głodno i wszystko naraz. O nie, tego się nie spodziewam. Ej, dlaczego w ogóle w niego piorun pieprznął? No nie, tu jest wszystko brudne. Bo akurat potrzebujemy takiej kobiecej ręki jak ty, Karolinko. Nie, w sumie mamy też córkę, córa. Ratuj swojego starego, chociaż swojej starej już nie uratujesz. Dobra, nie wiem co. Dobra, zesraj się w te gacie. Dobra, no, 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 no. Jak to kusi, kusi? Halo, jesteśmy kochankami, stydzisz się mnie? Tu za dużo patologii wystąpiło. Ej, stary, jedz, jedz, bo jak nie, to umrzesz. Trudno, zaśniesz tym. Nie jedz tego śmierdzącego, babka, zjedz sobie normalne. Dobra, ten kręglarz brzmi bardzo poważnie. Traci 2 punkty charyzmy. Potrzebowałeś w ogóle charyzmy do pracy? Nie potrzebowałeś, to walić, to okej. Okay. Ten chce się w ogóle zaprzyjaźnić ze wszystkimi z wakacji. Dobra, ten trochę podżarł. Cześć, no nara. A, w niego też pieprznęło. Dobrze ci tak, Danielku, obrzydliwy. Myśli o swojej siostrze i co porobiła w życiu. A ty co, taki święty? Ale masz takich wspaniałych współlokatorów. Masz swoją Karolinkę. I masz też Dona Kondona. W ogóle nie mamy nawet miejsca dla Dona. Musimy mu jakieś łóżko, jakieś rezerwowe postawić. Albo nie, halo. Niech on się martwi o siebie. Co ja mam się martwić o Dona? Ma namiot, przy okazji w namiocie można robić barabara, więc jemu to chyba jest nawet na rękę. No i ktoś znowu przestawił ten śmietnik, no. Do pierwszej. Dobra, to czekamy specjalnie na Dona. O nie, no jeszcze honoriusz tu lata, no serio. O, Don! Dobra, ej, Don. Już widzę, że twój dług się zmniejsza i zmniejsza coraz bardziej, bo tam już nie wiem, jaką kwotę miałaś, ale chorą do spłacenia. Ta też mu coś przynosi? Zajebiście! Don, nie, dobra, zmieniam zdanie. Don to jednak bardzo spoko ziomek. To sprzedajemy, bo w sumie po co nam taki dzban? Dobra, Don, w sumie jesteś czysty. Ta też coś? Nie, okej, okay, ta chyba chciała śmietnik przewrócić. Ale wcześniej nam chyba coś dawała, nie wiem, sorry ogólnie. Ta jest to krotka, ta jest Karolcia. Ci ludzie z Twiki mają naprawdę... Każdy do siebie ma podobną gębę, więc mogę ich mylić, przepraszam. On chce w ogóle barabara. Tych miłości, trochę mu zostało. Dobra, kogoś wybierzemy. No tylko teraz osiedlimy jeszcze Esmeraldę i Honoriusza. Okej. Okay. Tam dleje już na jego widok. Myślałam, że troszeczkę bardziej stoją ze swoją miłością, póki co mają dopiero zauroczenie. Na razie póki co to chcą tylko lodówkę. Czy coś może Esmeralda chce podług? Nie, ona oczywiście już myśli, że bo ma 11 tysięcy simoleonów na koncie, to jest dużo pieniędzy, więc może bym sobie kupiła samochód, może coś tam. Dobra, w sumie mogę jej kupić to, bo no, prędzej czy później im to się przyda, no, nie ukrywajmy. Więc ciekawe, czy coś tam jej ruszy do honoriusza. No nic, póki co jest strasznie nieczuła. Myśli o swoim bracie, więc no dobra. Może aż taka maksymalnie nieczuła to nie jest. W ogóle to dotarło do mnie, że Esmeralda jest siostrą Daniela, ale przy odrobinie szczęścia może zostać jego teściową na przykład. I zastanawiam się, czy w ogóle takie coś w życiu normalnym miałoby prawo bytu. Ale w każdym razie wiem jedno, że moda na sukces przy tym to wieczorynka na dobranoc. Dzięki wielkie za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Simsów na moim kanale i w Miłowie, i nie tylko. Trzymajcie się, pa!